Słuchajcie, w internecie popularne jest fascynujące zjawisko tak zwanych clickbaitów, czyli takich tytułów zachęcających do kliknięcia, do wejścia tam. Tradycyjnie w tytule powinna znaleźć się potrzebna informacja, a artykuł powinien być jej rozszerzenie. No bo to jest taki przykład z internetu. Jest zdjęcie Roberta Górskiego, nie jest podpisane, że to Robert Górski, taki clickbait. Tak zaczynał, dziś jest gwiazdą. Co robi w pierwszej pracy? Zamiast napisać, Robert Górski jest dziś gwiazdą, a zaczynał jako zdun czy tam kasetonowy na Zaporze, nie? Na przykład. No i inny przykład. Wiemy, kiedy zagrają polskie siatkarki. Sprawdź! Takim rozkazem się kończy. No i wchodzisz i na początku artykułu masz historię siatkówki męskiej, żeńskiej, nijakiej. Przelatujesz w dół przez te reklamy kuchenek, butów, kremów, wycieczek, odnośników i potrzebną informację masz w ostatnim zdaniu, że we wtorek o 19:30. W clickbaitach natrafiamy na takie zwroty. Wiemy, w sieci wrze, nie uwierzysz, fani są zachwyceni, sprawdź. Im bardziej informacja jest o niczym, tym więcej takich zwrotów. Ja w sumie też mógłbym pisać takie tytuły internetowych artykułów o niczym. Oto takie moim zdaniem skromne. Taka matka, ojciec, wujek i szwagier wszystkich clickbaitów. No na przykład tak. Wiemy, jak ma na imię prezydent Duda. Sprawdź, nie uwierzysz. Fani mówią torpeda. Czy podobne do Stanisław? A Natalowie go za to nienawidzą. W sieci wrze. Nie oderwiesz od tego imienia oczu. Chciałbyś mieć tak na imię? Nie będziesz chciał mieć innego imienia. Tak, koniec tytułu przynęty. Wiesz, klikasz, otwierasz artykuł i w środku, na końcu reklam, jedno słowo, Andrzej. No mniej więcej tyle treści jest w tych artykułach z clickbaitowymi tytułami. Sprawdź! Dla mnie torpeda!